Jeśli chodzi o takie domowe zajętości, to jesteś osobą, która na przykład jest w stanie zrobić jakieś danie dziewczynie i wiedząc, że ja będzie ci... Ja codziennie robię swojej dziewczynie śniadanie. Śniadanie, a obiad jakieś takie, wiesz, wykwintne coś, wiedząc, że ty tego nie posmakujesz, bo nie możesz na przykład. Tak, robiłem ostatnio kindze risotto z borowikami. Co prawda zamiast borowików były kurki, bo świeże są, tak? I no... Fajnie to wyglądało, bo ja już kończyłem, Kinga wchodzi z pracy i mówi tak, ja mówię, wiesz co, skarby, obiad ci zrobiłem, siadaj, w ogóle tylko jest jeden mały problem, musisz pierw przyjść spróbować, bo ja w ogóle nie wiem, czy to słone, czy tego, bo ja tego nie spróbowałem. To jak ty ugotować? Ja mówię, wszystko na oko. Wiesz, zalałem winę, wszystko. Tak podobno najlepiej, tak zawsze mamy uczą. Tak, tylko ja niczego nie dorzuciłem, bo chciałem, żeby ona przyszła, sama sobie doprawiła po swojemu i żeby miała tak smaczne, jak lubi. No bo wiesz, no, ser, ryż, węgle. No, bałem się, że może się to odbić na moim brzuszku, że będzie mi bolał brzuszek i ten. A poza tym nie jem węgli, więc no, dwie składowe, więc wykluczamy. No i co? Kinga doprawiła, zjadła, była szczęśliwa, zadowolona, a ja nawet nie oblizałem patelni. A czy można powiedzieć, że w twoim przypadku, w przypadku twojego związku było przez żołądek do serca? Nie, u mnie było przez, u nas było przez filmik do serca. Po prostu pewnego dnia, znaliśmy się już z Kingą długo, pewnego dnia ja do jej koleżanki, nie do niej, mówię, ty widziałaś taki filmik? Film z pogranicza czeluści internetu, kategoria gruba patologia. A ta jej koleżanka powiedziała, nie, ja nawet tej osoby nie znam. A wtedy moja Kinga się uśmiechnęła, zrobiła się lekko czerwona. I ja mówię do niej tak, a ty znasz tego gościa? A ona mówi, tak, codziennie go oglądam. Ja mówię, ja pierdykam. A ja myślałem, że to jest taka głupia, pusta, stereotypowa blondynka. A ona mi później powiedziała, że miała mnie za typowego tempaka chama z telewizji. I obydwoje myliliśmy się na swój temat, ale jak żeśmy się poznali, no to już tworzymy bardzo zgraną parę od roku. Jest nam bardzo dobrze ze sobą. No w takim razie już na sam koniec, bo chyba się konkurencja nowa zaczyna. Myślicie o ślubie? Planujecie to? Czy to jest gdzieś tam odległe tak, jeszcze? Tak, znaczy nie rozmawialiśmy na ten temat stricte, taki wiesz, że powiedzmy w tym roku czy w przyszłym, ale ona będzie moją żoną na 100%. Kwestia tylko czasu. Czy za 5 lat, czy za rok, czy może jutro. Nie wiem tego, bo dla mnie to do niczego w sumie nie jest potrzebne. No